Jeszcze jedna kwestia. Może być tak, że obudowa jest niestabilna, coś tam się dzieje. Taka moja propozycja. Kąt kamery niewłaściwy. O, to może być argument. Proszę Państwa, każdy ma w domu jakieś parę książek. Otwieramy tablet. Tutaj jest rzep. Wyciągamy tablet z obudowy. No i co teraz? Teraz kartka papieru, kilka książek. Nie wierzę, żebyśmy nie mieli kilku cegiełek w domowej bibliotece. Dwie książki do przodu. Uruchamiamy tablet. Ustawiamy tak, jak nam wygodnie. Natomiast co zrobiłem? Proszę zwrócić uwagę, że zostawiłem przestrzeń wolną po środku po to, żeby mieć łatwiejszy dostęp do ikonek. Jak to działa? Ano, ustawiłem jak ustawiłem. Uruchamiam tablet. Proszę zobaczyć. Jest łatwiej manewrować. I oczywiście, jeżeli przeszkadza Państwu obudowa tabletu. W pracy niczym się to nie różni. Uruchamiam program eSesja. Wchodzę do zakładki transmisja wideo. Pobieram link do transmisji wideo. Akceptuję nazwę bądź poprawiam nazwę. Używam urządzenia audio w tablecie. Wyłączam mikrofon, włączam kamerę. Dzielę obraz na pół poprzez przytrzymanie kwadratu. Kwadrat zamienił się w dwa długie prostokąty. Uruchamiam program eSesja. Jest domkiem, przechodzę do głównego okna ekranu i jestem dokładnie w tym samym miejscu, gdzie na długim filmiku tłumaczyłem Państwu, w których miejscach jesteście. Natomiast to ułożenie może Wam pozwolić manewrować, ułatwić manewry. Może też inaczej ustawić skos tabletu, niż sugeruje to obudowa. Dziękuję.